W niedzielę 18 grudnia odbył się w Orle piąty bieg po choinkę, zorganizowany przez Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka i Koło Gospodyń Wiejskich Orłowianka. Szanowni Państwo, piąty bieg po choinkę na terenie Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka stał się imprezą cykliczną. To jest cenna inicjatywa lokalnej społeczności i leśników z Ostrowi Mazowieckiej. Lasy Państwowe zawsze chętnie uczestniczą w tego typu inicjatywach, ponieważ Lasy Państwowe to nie tylko gospodarka leśna, taka stricte wiążąca się z pozyskaniem drewna, ale również hodowla lasu, ochrona przyrody, no i turystyczne wykorzystanie lasów, czyli ta społeczna funkcja lasów jest dla nas bardzo cenna. Ta inicjatywa jest o tyle cenna, że promuje polskie lasy, piąty bieg po choinkę, jak sama nazwa wskazuje, w okresie przedświątecznym uczestnicy dostają od lasów drzewka, są nagrody, są spotkania, wymiana informacji pomiędzy społeczeństwem a leśnikami, także uważam, że będziemy to kontynuować. Może jeszcze na szerszą skalę. Mimo takiego tęgiego mrozu, jaki dziś panuje, zjawiło się na starcie kilkudziesięciu uczestników. Biegi były trzy kategorie. Pierwsza kategoria była najmłodszych, to dzieciaczki małe, które biegły sobie na pół kilometra. Po tym śniegu to nawet sporo. Przebiegło ich tam kilkanaście osób. Potem była druga kategoria. To takie dzieci starsze, tam od 2012 rocznika do 18 lat. No tu akurat młodzież chyba najbardziej w tym wieku nie garnie się do biegania, bo wystartowało tylu uczestników, ile mieliśmy podium, czyli trzech. Wśród dorosłych było kilkadziesiąt osób, około 50. Ukończyli wszyscy bieg. Bieg był na 10 km. Z możliwością zejścia po 5 km, bo były kółka po 5 km. I najlepszy uczestnik przebiegł to w czasie poniżej 40 minut. Wszyscy uczestnicy po zakończeniu biegu otrzymali pamiątkowe medale, a trzech najlepszych biegaczy we wszystkich kategoriach otrzymało nagrody rzeczowe. Nagrodzono także uczestnika, który miał najdalej do Orła, a było to ponad 150 km. Organizatorzy wydarzenia zadbali, by nikomu nie było zimno, był gorący posiłek i ognisko. Zorganizowano również kulik dla wszystkich uczestników zawodów, a najmłodsi mogli sprawdzić swoją wiedzę przyrodniczą i otrzymać upominek za każdą prawidłową odpowiedź. Przygotowaliśmy wiele atrakcji. Wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich serwujemy jedzenie dobre z lasu, finansowane przez CILP oraz inne miejscowe potrawy przygotowane przez nasze gospodynie. Mamy warsztat stroików. Każdy z uczestników może wykonać sobie własnoręcznie stroik, używając do tego szyszek, bombek, różnych takich ozdób. Poza tym mamy też kulik. Zapraszamy. W kuliku możemy przejechać się po naszym leśnictwie Orło, zobaczyć wszelkie atrakcje Puszczy Białej. No i generalnie bardzo dobrze się bawimy, mamy ognisko, kiełbaski, no
i jest wiele innych atrakcji, także zapraszamy na bieg. Ten bieg jest cykliczny. Jeżeli nie zdążyliście Państwo w tym roku, to zapraszamy za rok. A warto było przybyć tego dnia do Orła. Atrakcji nie brakowało i można było wrócić do domu z poczuciem mile spędzonego czasu i z choinką.